Tutaj wiecie Państwo, jak papieża będą witać Franciszka w Krakowie, to tutaj te linie FM kręcą o jakimś starym domu na Starówce, wspominają dzieciństwo. Milanówek, panu gratuluję, jest nagroda dla pana, miłego dnia życzymy oczywiście. Dziękuję. Do kolejnego spotkania. Dziękujemy bardzo. No dobrze, to jeszcze jedna odsłona naszego konkursu, ale to trochę później, teraz klasyka, tym razem klasyka. Także proszę Państwa, że tu facet wrócił, gdzieś tam w lesie mieszkał, miał dużo zieleni, dużo tego, ale do Warszawy musiał wrócić, bo tutaj jednak coś się dzieje, bo tutaj w Warszawie jest mydło i powidło, ja to bardzo dziękuję, jak facet z nożem biega tu po nocy, że ta von Lipski poszła teraz na komisariat, na grenadierów, bo była wczoraj u Kryśki, proszę Państwa. Zaraz zobaczymy, który dzisiaj jest, bo dzisiaj jest środa, jutro czwartek. Wczoraj we wtorek była, proszę Państwa, u tej Kryśki. Do niej przyszedł taki facet, gdzieś przyjechał z gór czy skąd. Proszę Państwa, chciał się jej oświadczyć, ale chodzi z nożem. I zaczął jej grozić przez ten. Także gdyby ona była sama, to by jeszcze ją mógł zasztyletować. Także to potrzeba Arabów. Tutaj sami ci, no Polacy, są tacy sami jak inni. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich różnic mentalnościowo, bo 11 listopada co ja tutaj zawsze widzę? Z kamieniami mohery lecą na policję. No to na władze polskie to jeszcze ja rozumiem, bo to można być osobą sprzeczną, ale z policją to chyba, czy z wojskiem, to chyba nie wygrasz, bo to nie tędy droga. Trzeba wygrać. Gronkiewicz mówi, trzeba wygrać. No i teraz udało się wygrać tej linii mysiej. No i teraz to, coś tam się dzieje. Ale oni lubią, jak w Warszawie coś się dzieje, jak tu jest wrzask. 3 dni pracują, a 4 dni nic nie robią. Czyli taki układ w żebracznicy wielkiej, nie robienia nic i pomimo, że budżet państwa jest zadłużony, to otrzymywania dóbr przez cuda. W zasadzie jedynym krajem, którą tą polekcję przyjęła, dlatego że Węgrzy... W Stanach Zjednoczonych była. Nie, w Stanach Zjednoczonych. Ale w Houston Museum of być może w jakimś prywatnym jednym, ale to pierwsze słyszę, bo ja o ile wiem, to przynajmniej Nowojorskie Muzea i Muzeum Los Angeles, bo akurat z Nowym Jorkiem miałem z tym do czynienia, bo mnie pytano o opinię, odmówili. Budapeszt również odmówił. No więc są kraje, które i są odpowiedzialni archeolodzy, to zresztą Węgrzech właśnie było na skutek protestu archeologów węgierskich, co spowodowało, że no, ta wystawa jakby w tych krajach nie została ulegalniona. No, jest faktem, że jesteśmy sygnaturiuszami tych, mówię o Polsce, kilku konwencji, zarówno Rady Europy, jak i UNESCO. No i faktycznie jakaś z polskich organizacji mogłaby, ale jest pytanie, kogo, no w tym wypadku prawdopodobnie muzeum, oskarżyć o łamanie konwencji właśnie przez Polskę podpisanych. No więc to jest jedyne, co możemy sobie wyobrazić. Pani profesor, ci, mogę coś dołożyć? Oczywiście, jeszcze? Bardzo proszę. Mianowicie, jednak mamy taki przykład w Polsce, kiedy to właśnie kolekcja Platar zwróciła się do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, właśnie owych 8 lat temu i ówczesny dyrektor Muzeum Archeologicznego, dr Jacek Rydzewski, obecnie na emeryturze już, nie zgodził się na jej wystawienie właśnie z powodów tych etycznych, o których tutaj cały czas mówimy. No dobrze, ale pan profesor Bursze mówi, że Polska jest sygnatariuszem wielu konwencji i pokazywanie wystawy, która składa się z przedmiotów pozyskanych nielegalnie, narusza te konwencje. No więc rozumiem, że skoro to narusza, no to ktoś mówi, halo, zgłaszam Polskę do jakiegoś trybunału, sądu koleżeńskiego, a ten trybunał mówi, no dobrze, albo to muzeum, albo cały kraj, wyciągam jakieś konsekwencje. No ale rozumiem, że nikt się tym nie zainteresował.
ani stowarzyszenia ukraińskie, ani polskie. Chyba rzeczywiście nikt się tym nie zainteresował. Zresztą sam pan redaktor chyba dobrze wie, jak to w naszym kraju wygląda z egzekucją prawa, prawda? Które jest bardzo dobre w wielu przypadkach, ale natomiast jego egzekwowanie jest bardzo często czy opieszałe, czy w ogóle nie istnieje. Ale te konwencje, prawda? Przecież nie mają, znaczy Polska rozumie, że nie jest epicentrum tych konwencji, które podpisało, prawda? No nie, ale mimo wszystko podpisaliśmy, prawda? Więc w jakiś sposób powinniśmy te reguły wypełniać, a to się właśnie nie dzieje. A Stowarzyszenie Archeologów, oprócz tego, że piszą listy otwarte, czy coś w tej sprawie zrobiły, żeby dotrzeć do władz właśnie... Z tego, co ja wiem, to oprócz takiego protestu, który zresztą na naszą prośbę profesora Bursze i moją, to Stowarzyszenie Archeologów Polskich ma zamiar znowu zaprotestować i powiesić na swojej stronie internetowej tego rodzaju protest, ale wydaje mi się, że działalność tego stowarzyszenia chyba na tym się skończy. Ja jeszcze tylko może uzupełnię, że w te szlachetne konwencje wszystkie, które żeśmy swego czasu ratyfikowali, później podpisali, one faktycznie nie mają jakichś zdecydowanych sankcji. A zatem nawet jeżeli sobie wyobrazimy, że taka informacja zostanie czy do Rady Europy, czy do UNESCO przesłana, no nie wyobrażam sobie, aby mogła pociągnąć za sobą jakieś daleko idące konsekwencje. Czyli każdy ma to w nosie. Znaczy podpisaliśmy konwencje, które właściwie są takimi konwencjami na zasadzie, jak harcerze przysięgają, że obiecuję, że nie będę pił ani palił. No tak. No niestety jest tak, że te konwencje w Polsce są dobre, kiedy dotyczą nas i kiedy dotyczą wszelkich łamania praw i przepisów związanych z polskimi dobrami kulturowymi, no ale kiedy dotyczą to innych krajów, wygląda to trochę inaczej. No znany syndrom Kubusia Puchatka. No dobrze, a zastanawiam się też, jeżeli Państwo mają oczywiście informacje na ten temat, jak to funkcjonuje w Ukrainie. No bo rozumiem, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, tak jak pan profesor Bursze sugerował, czyli wyobraźmy sobie, że oto ktoś bierze parę, bo tak rozumiem, że to się wydarzyło, tak, bierze parę spychaczy i koparek i jedzie sobie do Biskupina i tam wykopuje różne rzeczy i potem jeszcze szybciutko do Gniezna, tam jeszcze parę łopatek, jakieś stare cmentarzysko i potem mówi, no dobra, to robimy teraz wystawę w Szczecinie, w muzeum, zapraszamy wszystkich. No to myślę, że jednak spotkałby się to z jakąś reakcją władz. Czy mogłabym odpowiedzieć? Bardzo proszę, profesor Magdalena Mączyńska. Przepraszam kolego Alka, ale ja spędziłam ponad 2 lata w różnych etapach na Ukrainie, a przede wszystkim na Krymie. Biorąc udział w wielu wykopaliskach archeologicznych, w ich opracowaniu do publikacji oraz także w europejskim programie polegającym na ochronie tak zwanych miast pieczy, które są usytuowane w Krymie, tej górskiej części Krymu. I bardzo żałuję, niezmiernie żałuję, że od 2 lat ta współpraca jest po prostu niemożliwa. Z oczywistych względów. Ale proszę Państwa, Ukraina jest krajem, jak wiadomo, niesłychanie skorumpowanym. I po prostu na oczach zupełnie bezradnych archeologów odbywa się ten rabunek. To znaczy jeszcze nie jest tak, żeby rzeczywiście w trakcie badań wykopaliskowych ktoś oficjalnie z drugiej strony coś dokonywał takich rzeczy, ale czy przed wykopaliskami, czy po wykopaliskach znanego stanowiska archeologicznego, na przykład cmentarzyska, takie rzeczy się zdarzają. I jest to systematyczne rabowanie bardzo bogato niekiedy wyposażonych grobów katakumbowych na przykład, które znajdują się pod ziemią, do których dostęp jest mówili, możliwy. Ksiądz się modli, lud się podli. Oczywiście usypanej przez wieki ziemi, mówili. Przez taki świata nie zmienić, no i nie zmieniał świata. Nie miał na celu zmienić świata, no, tylko głosić zagładę. Bo to już nie ten czas. Tego rodzaju przypadki właśnie rabowania grobów odbywały się również i w starożytności. I takie rzeczy bardzo dobrze znamy. Również i Ukrainy nie omijały
były tego rodzaju właśnie działania również i w niedługi czas po pochówku, albo choćby w 200 czy 300 lat później. Ale to, co się dzieje po upadku właśnie Związku Radzieckiego, kiedy tam było rzeczywiście to egzekwowane i zabraniane, no to rzeczywiście jest to kompletny chaos i dezorganizacja i doprawdy współczuć należy tym ukraińskim archeologom, którzy są wydani na pastwę właśnie tego rodzaju procederu. Profesor Aleksander Busze wspominał też o przedmiotach, które nie są autentycznymi przedmiotami w ramach tej wystawy. Tak, ja muszę powiedzieć, że już w trakcie wspomnianej wizyty w Kijowie u oligarchy jeszcze żyjącego Siergieja Platonowa, który warto może wspomnieć, że robił wrażenie takiego współczesnego ukraińskiego bojara. Może jeszcze tło do tej wizyty dodam, że było to wielkie mieszkanie w całości wyłożone atłasami, złoceniami, wielkie łoże z baldachimem, więc wyobraźmy sobie tą całą scenerię. No ja tam byłem właśnie zaproszony, prawdę powiedziawszy, nie wiedząc kto do kogo, w celu oceny autentyczności zabytków. Wówczas stwierdziłem, że zwłaszcza wiele monet tam znajdujących się, też jeden z medalionu, były bez wątpienia współczesnymi kopiami, nawet mogę z całą pewnością stwierdzić, że pochodzące ze znanego warsztatu z Odessy, ale chcę powiedzieć, że jakby właściciel specjalnie nie był tym zainteresowany, nie robiło to na nim dużego wrażenia, co jest oryginałem, a co jest współczesną kopią. I jak sądzę, obaj zupełnie świadomie do tej kolekcji wprowadzali kopie, być może niektóre nawet wykonywane na zamówienie, o czym mogą świadczyć wystawiane między innymi w tej chwili w Szczecinie niektóre kategorie zapinek, które choć może spód był oryginałem, to co się znajduje na powierzchni wykonane, dodane tam różne formy pokrywania blaszkami, czy to złotymi, czy też z różnymi kolorowymi emalią przede wszystkim, czy też kamieniami. No to są ewidentne fałszerstwa, nie mające żadnych analogii w czasach antycznych. Także wystawianie zabytków, przedmiotów będących ewidentnymi falsyfikatami jest też kolejnym pytaniem o kwestię etyki zawodowej. Pytanie, jak te przedmioty są podpisane, wydaje mi się. Bo to, że wystawiamy coś, co jest rekonstrukcją albo zakonserwowane czy zreperowane, rozumiem, że jest w porządku, pod warunkiem, że informujemy odwiedzających wystawę, tak, że to nie jest autentyczny przedmiot, tylko jest to przedmiot, który w jakiś sposób został, co się z nim stało, tak, że jest repliką albo... No, ale to nie są repliki. My mówimy o współczesnych fałszerstwach, nawet nie mających analogii w zabytkach oryginalnych. Ja nie widziałem tej kolekcji współcześnie wystawianej, obecnie wystawianej w Szczecinie, więc trudno mi powiedzieć, ale tak jak pamiętam w Warszawie, one były podpisywane tak, jak zażyczyła sobie to strona ukraińska i tak zresztą jak jest w dużym, potężnym katalogu tej wystawy, gdzie również są ewidentne, współczesne, nowożytne fałszerstwa, bo to nawet trudno nazwać kopiami, opisane jako zabytki autentyczne. Więc to jest oczywiście wielki znak zapytania z naszego punktu widzenia, mówiąc szczerze, poza tym, że te zabytki czasem oryginalne same w sobie mogą być interesujące, to jako archeologów one są dla nas pozbawione faktycznie żadnej wartości przez to, że są kompletnie wyrwane z kontekstu, no i do tego częstokroć właśnie jeszcze zabarwione tymi współczesnymi dodatkami.
A ja może jeszcze, jeśli pan dyrektor pozwoli, chciałabym właśnie wrócić do tego ostatniego zdania, które powiedział profesor Bursze, mianowicie o zabytki wyrwane z kontekstu. To znaczy, zabytek, który znajduje się w grobie, on nie jest, że tak powiem, samotny. On należy do wyposażenia zmarłej osoby. Tak samo zabytek znaleziony w obrębie jakiejś osady przedhistorycznej również znajduje się w towarzystwie innych zabytków. I to nam nie chodzi o to, nam archeologom, czy to jest złoty zabytek, czy srebrny, tylko chodzi nam o wszystkie zabytki. Natomiast to, te wykopaliska rabunkowe ograniczają się zasadniczo do poszukiwań przedmiotów złotych, srebrnych, pozłacanych i tak dalej, lub też pięknych naczyń szklanych, czy też powlekanych czerwoną glazurą, tak zwane teraz kilata naczynia, które rzeczywiście są bardzo atrakcyjne. Cała reszta, w tym przedmioty żelazne, ląduje, że tak powiem, w tak zwanej hałdzie, czyli w owocypanej ziemi. I to jest rzeczywiście olbrzymia szkoda, dlatego że cóż nam z tego, że taki zabytek mamy, jeżeli nie wiemy, skąd on pochodzi, gdzie został znaleziony, dlatego że owi kolekcjonerzy bardzo często ukrywają również miejsce znalezienia tych zabytków. Tak, to tak jakbyśmy rzeczywiście znaleźli tylko jakiś luźno porzucony przedmiot, a on przecież ma całą historię, w postaci właśnie kontekstu tych zabytków towarzyszących, z której został wyrwany. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut, o godzinie 11.40. Studio w Warszawie, profesor Aleksander Bursze. Studio w Krakowie, profesor Magdalena Mączyńska. Informacje o godzinie 11.40. Także widzicie państwo, powiedzieć informacje o godzinie 11.40, bo 7 minut reklam, 9 minut reklam, a wiadomości 2 minuty. To jest takie, wiecie państwo, mataczenie, żeby to tego nie sprawdzić. A zresztą kto to będzie sprawdzał i po co to komu? Ale to jest takie mataczenie i na swoje, prawda, stawianie. Także my walczymy o sprawiedliwość z punktu widzenia Boga Jehowy, z punktu widzenia Jahwe. To, co w Biblii było od dawna, to się nie zmienia, proszę Państwa. To jest nam wszystkim potrzebne i proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom. Ekstra, proszę Państwa. Noe przed potopem świata nie odbudowywał, on wykonywał pracę. On się, ten Noe, nie mógł oglądać za siebie. On wykonywał pracę, głoszenia, ostrzegania. Dzisiaj to samo robią Świadkowie Jehowy tu w Polsce od roku 1905. A tutaj idę krakowskim przedmieściem, Państwo to macie w internecie. Już dzisiaj błogosławieni śpiewają z Hiszpanii, tacy mali ludzie o takiej ciemnej karnacji skóry i hełmy na głowach. Ja mówię, no bardzo fajne to jest przy tej Kordegardzie, bardzo ładnie śpiewali. Tak skupieni w Kordegardzie, jakby się modlili sobie sami, a muzą. Ja mówię, tutaj właściwie nie polega ta u nich cała wiara w Boga na jakimś głoszeniu rzeczy dobrych, puszczaj chleb po wodzie, a wróci do ciebie, tylko tak oni się skupiają w sobie i śpiewają w egzaltacjach wszelkich, egzaltują się, czyli po prostu przeżywają. A to wiecie Państwo, podobne jest do zielonoświątkowców, bo oni też tak, jak nie w Angloameryce, Białystok byłam, to gdzieś też widziałam z Brazylii pastorów, którzy rzucają się na kolana, na podłodze. Kultury tu w Warszawie nie ma, bo pojechała do Wrocławia, proszę Państwa. My mamy tutaj Saską Kępę i mamy to powietrze, póki co. Powietrze mamy, powietrze. Jest upał, żar 30 stopni, także proszę się nie przejmować. Kultura wyprowadziła się do Wrocławia. Ja byłam w świecie tu i tam i teraz ludzie się nawet boją jeździć tam do świata wszelkiego, dlatego że jest po prostu niebezpiecznie. Ale wiem, że ciemnota, średniowiecze, zabobon, przesąd, taka nadgorliwość religijna się nie skończyły. I teraz właśnie o to chodzi diabłu, że prawdy konkretnej, głównej nie ma i są tylko egzaltacje.
Obywatelską i Grzegorz Podżorny, zgłoszony przez klub Kukiz 15, zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę na członków Rady Mediów Narodowych. Tym samym skład pięcioosobowej rady jest już kompletny. Rada ma powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Francuska policja ustaliła tożsamość jednego z dwóch napastników, którzy wczoraj rano wtargnęli do kościoła w Normandii i zabili księdza. To 19-letni Adel Kermisz, urodzony we Francji, znany tamtejszym służbom jako dżihadysta. W ubiegłym roku próbował dostać się do Syrii. Wysoka temperatura sprawia, że pszczoły, osy i trzmiele mają więcej energii. Owady lgną do słodkich napojów i do jedzenia, dlatego podczas posiłków na świeżym powietrzu zwłaszcza powinniśmy bardzo uważać. A co zrobić, jeśli dojdzie do urządlenia? Radzi dr Przemysław Paciorek z bydgoskiego pogotowia. Można na ranę przyłożyć zimny okład. Jeżeli to jest, powiedzmy, kończyna górna, warto zdjąć obrączki, zegarki, biżuterię. Jeżeli nie ma ogólnych objawów, czyli osoba nie jest uczulona, no to należy zachować spokój, poczekać parę godzin, nic złego się nie stanie. Gorzej, jeśli owad ugryzie nas w język, gardło, podniebienie czy policzek, bo wtedy może dojść do problemów z oddychaniem. Wówczas szybko trzeba dzwonić po pomoc. Osoby uczulone na jad owadów powinny mieć przy sobie strzykawkę z adrenaliną, którą należy podać natychmiast po ukąszeniu. Słuchasz informacji TOK FM. Pomyślnie zakończyła się operacja przetransportowania 120-kilogramowej foki, która ucięła sobie drzemkę w publicznej toalecie na Tasmanii. O niecodziennym incydencie informuje BBC. Weterynarze zaaplikowali zwierzęciu środki uspokajające i przewieźli na pobliską plażę. Samiec foki pływa już w oceanie. Nie wiadomo, jak znalazł się w damskiej toalecie. O 12:00 kolejne informacje w Radiu TOK FM. Zapraszamy. Pogoda. Zagrzmi dziś w Małopolsce, na Śląsku lokalnie ulewą będzie towarzyszył grad. Wszędzie spodziewajmy się też rozpogodzeń. Najładniej i bez deszczu będzie na wybrzeżu. Nadal bardzo ciepło. Na termometrach od 25 stopni w Trójmieście, przez 28 w Białymstoku, Wrocławiu, 29 w Poznaniu i Toruniu, do 30 stopni w Warszawie, w Kielcach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio w Krakowie, profesor Magdalena Mączyńska, studio w Warszawie, profesor Aleksander Bursze. Jeszcze zwracam uwagę na jeden z interesujących elementów tej kolekcji, czyli złoty pierścień. Tak, to jest bardzo interesujący przykład ewidentnego nowożytnego fałszerstwa. Jak właśnie jeden z tych przykładów, to jest złoty pierścień, który miał rzekomo należeć do cesarza bizantyjskiego Monomacha i być przez niego sprezentowany, ofiarowany księciu kijowskiemu Siewołodowi Jarosławiczowi. No i tenże pierścień posłużył swego czasu z okazji zaprzysiężenia Wiktora Janukowicza na prezydenta. To zresztą jest ten elementem poświadczający bardzo silne kontakty obu twórców tej kolekcji, czyli Siergieja Platonowa i Siergieja Taruty, z ówczesnymi politykami ukraińskimi. To przedziwna sytuacja, tak sobie myślę. A na jakiej podstawie, rozumiem, że to też nie jest tak, że ktoś tam sobie po prostu to wykopuje i zawozi do domu. Podejrzewam, że powołuje się na jakieś prawo obowiązujące, tak żeby nadać temu jakąś chociaż powłokę legalności. No, tą powłoką legalności, nazwijmy to w ten sposób, w przypadku obu tych właścicieli oligarchów, no był wspomniany już przeze mnie fakt, że w ten sposób, skupując te zabytki, a w istocie zapewne, czy w niektórych przypadkach na pewno, zlecając tego rodzaju poszukiwania nielegalne. Proszę Państwa, oszustw jest pełno w świecie. Samo to, że ten Babilon Wielki, o którym my tutaj trąbimy, to ja tego nie wymyśliłam, to jest w Biblii. Babilon Wielki jako imperium religii fałszywych istnieje i ludzie bardzo kształceni nie widzą tego, że nauka o życiu pozagrobowym w sensie męczarni
duszy pośmiertnych, strachy na lachy, było wykorzystywane już bardzo wcześnie. I dzisiaj to pozostało. Nauki trójgłowi bogowie, proszę Państwa. Czyściec. Nauki, które się Bogu nie podobają. Praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Jest tego bardzo dużo. Szatan, diabeł to tak ulekczył Wam, żeby to bardziej przysposobić, żeby ludzie w to weszli. We wszystkich aspektach życia jest szatan, jest kłamstwo. Nawet w takiej choince. Dlaczego u nas, proszę Państwa, jest pokazywana choinka jako choinka przez cały rok? Program. Choinka przez cały rok. A tutaj mamy z kolei, proszę Państwa, usuwanie świętości. Drugie przykazanie usunięto. Tutaj niby dodano 10 przykazanie, ani żadnej rzeczy, która jego jest, nie ma orzeczenia. Nie wiadomo, o co chodzi. To tak działa szatan. Także, proszę Państwa, człowiek się poddaje, bo taka jest polityka diabła. Diabeł tak chce. On was wszystkich pokręcał na paluszki. I teraz proroczo z Biblii wynika, że ten Babilon Wielki, no to Apokalipsę czytaj, 18 rozdział, ma być zniszczony. Ma być zniszczony. To, co robią te religie wszystkie, Państwo zobaczą i tu, i tu. Tu jedne się przymilają, udają, drugie mordują. Tu raz z kamieniami na policję, potem śpiewy, egzaltacje takie. No to psycholożka od razu Wam powie, że te egzaltacje sugerują sektę, bo sekty, typowe sekty się tak zachowują. Padanie, rzucanie się, egzaltacje. Jest to typowe dla sekty. A że ona jest wielka, że ona jest duża, ta sekta, że ona jest ogromna, bo to na wielkie miliony, nie na 9, nie. Na wielkie miliony, to diabeł się cieszy z tego powodu. I co my tutaj będziemy mogli jeszcze dodać? No nic nie dodasz, nic nie będziesz mogła odjąć. To wszystko, co jest napisane. 17 rozdział objawienia czytaj, 18 rozdział objawienia księgi czytaj. Babilon wielki, wielki, sugeruje, że jest uznany. Sugeruje to, że jest oficjalnie działającą instytucją religijną, a jest podkopywana, a to przez Żydków z Czerskiej, a to Państwo zobaczą, co mi się nawet nie podoba, bo jeżeli nie wierzysz w Boga, no to zamknąć dziób, prawda? Jak nie wierzysz w Boga, jak jesteś ateistką, ale ona tutaj tak podkopuje tu księdza Rydzyka, już tak podkopali wcześniej, mi się to też nie podobało. Że co to ich obchodzi? Co to ich obchodzi? A dzisiaj to, o ile wiem, że ta von Lipski to miała iść do sądu, a poszła na komisariat grenadieru, bo tu jakiś facet z nożem lata i ona była u sąsiadki, u jakiejś Kryśki. Tu czy to w tym Simply Market, w tym wieżowcu? Skąd ja mam wiedzieć, w którym to wieżowcu? Czy ja jestem wróżką? No. I ona mówi, ty nie wiesz, to ona mieszka w tym siedmiopiętrowym bloku. Ja mówię, że do niej przychodził taki facet i z tulipanem i się oświadczał, a miał nóż. No to więc jak ktoś mu tam uniemożliwił, no to się wtedy tak zachowują. A jak się zachowywał Wiesław Przybyłowicz? A jak się zachowywał Wiesław Przybyłowicz? A może to on? Ale gęste siwe włosy, proszę Państwa. I wiesz, Wiesław Przybyłowicz jest dziki, jest bardzo miły, się przymila. 10 żon, w Anglii był, w Szwecji żona go zdradziła, bo znalazła kochanka lepszego ogiera, a ten to taki literat, taki tu pochwalił na wernisażu, aby zjeść, aby wypić, lekkoduch. A takie coś to się szybko kończy, a tak to człowiek by spokojnie do końca swoich dni mógłby sobie pożyć, mógłby człowiek sobie pożyć i tak nie pożyje. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, mówimy dosadnie, mówimy głośno, mówimy wyraźnie, żebyście się Państwo zorientowali, o co tutaj w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Życie jest ciężkie. Dużo problemów, proszę Państwa.
Wczoraj byłam w centrum stomatologii, tutaj gdzie jest zjazd, i mnie to też troszeczkę tak zaskoczyło, że są ludzie, proszę Państwa, którym opłaca się, siedzieć w cudzych zębach. Ja mówię, Boże, przecież te zęby są okropne. To takie niemiłe, prawda, kto się patrzeć na te zęby, to takie obrzydliwe. A tu piękna młoda dziewczyna i na wszystkim się zna, prawda, bo to i ona, i szczotkowanie, i protetyka, i czyszczenie zębów, oczyszczanie z kamienia, i Boże, Boże, i wszystko wie, co będzie potem. Także niesamowite. Także, proszę Państwa, lubię ludzi, którzy do rzeczy, bo tutaj ci, którzy są starej daty, to oni lubią groby powielane. Groby powielane są piękne, białe na zewnątrz, lśniące, białe, śliczne. No, coś niesamowitego. A tu o to chodzi, żeby to było do rzeczy. Tu o to chodzi, żeby te groby powielane, proszę Państwa, nie truły naszego życia, nie psuły nas, naszego sposobu myślenia. Bo psychologii w tym to na pewno nie ma, wiecie Państwo, co z tego, że te groby białe, pobielane są piękne na zewnątrz, a wewnątrz są pełne one trupich kości, pełne są te groby zła, co to, jaki to sens jest tego, prawda? No, także proszę Państwa, zabytki zabytkami, ale my tutaj musimy się trzymać Pana Boga. I był Bóg, zawsze był Bóg Jahwe, od samego początku. Ale niestety, Żydzi, którzy teraz obecnie, bo to kwestia czasu, na Facebooku też masz odniesienie czasowe. Kiedyś w Boga wierzyli, a teraz w Boga już nie wierzą. A w jakiego Boga oni wierzyli, no to chyba to nie jest trudne, żeby to ustalić, że to był zawsze Bóg Jahwe. U nas jest krówka przyzwoitka. Po co ta krówka przyzwoitka u nas jest? U nas jest ta krówka przyzwoitka, żebyście Państwo wiedzieli, że ona może nie chcieć, abyście jej mieli cześć oddawać. Ona może być ładna z innego punktu widzenia. Nie w sensie kultu, bo to jest obrzydliwe. Zdradzić Boga Jahwe, a chodzić, uganiać się za cudzymi bogami. Bóg Izraelitów tysiąc razy, dziesiątki tysięcy razy przestrzegał, że jak będziecie przechodzili przez pogańskie narody, Moabitów, Jebuzejczyków, Amonitów, Kananejczyków, to pamiętajcie, żebyście nie naśladowali, to za delikatne słowo, za bardzo delikatne, żebyście nawet jednego przykładu nie chcieli od nich wziąć, bo jeden przykład to, proszę Państwa, się tak potrafi rozmnożyć w zło wielkie, jak, proszę Państwa, jedną pluskwę do domu przyniesiecie w jakimś portfelu czy czymś, to ta pluskwa narobi Wam jajeczek i będziecie mieli 1000 pluskw. Pluskiew, tak. Pluskw i pluskiew. Internetowo, komputerowo. Że ta Anita mówi, że słuchaj, ja to nie mogłam z tego wyjść, bo jakaś szafka stała, a ona tę szafkę do domu wstawiła, do korytarza. Czy gdzie? Ja mówię, no i po co ty żeś to przyniosła? I ona mu musiała azotoksem smrodliwym smarować, bo one strasznie boją się rzekomego smrodu. Ale ja to tylko przykład daję, że jakie są groby powielane, jakie są piękne religie, jakie są piękne egzaltacje, jakie są piękne pieśni. Pieśń to musi być ładna, musi być zgrabna, proszę Państwa, pieśń nie może być za mądra, bo to już jest podejrzane, pieśń, utwór nie może być za długi. Państwo zobaczą, że jak ja śpiewałam Czarną Maskę Pendereckiego, no to jest tylko jeden akt. I krótko, ponad godzinę, Pendereckiego. Krótko mówi o strachu, który miał paść na narody w dniach ostatnich, że ludzie będą się bać wojny, trzeciej wojny światowej. W strachu politycy, pisarze mówią, będą w strachu żyć, rozmnażać się w strachu, prowadzić działalność w strachu. Po prostu żyć będą w strachu. I to jest wymowa główna Czarnej Maski Pendereckiego. Oczywiście też o upadku mieszczańskiego społeczeństwa, że ludziom się marzy, bo jeszcze pamiętają czasy komunistyczne, mieli wszystko za darmo i tutaj też ta von Lipski. Ja tu z nią nie toczę. Egzystuje, natomiast same zabytki to jest oczywiście inna sprawa. Niemniej jednak tej wystawy bym nie polecała.
profesor Aleksander Bursza. Kolekcja jest niewątpliwie sama w sobie bardzo efektowna, błyszcząca złota, srebra, różnych pięknie zdobionych elementów, przy czym jeszcze raz podkreślę, w swojej znacznej części, bez wątpienia, a w części z wątpliwościami, czasem jesteśmy tego w stanie stwierdzić, fałszywo. Największe wątpliwości pozostają, związane są z etyką i to zarówno z kwestią właśnie czy to pochodzenia i sposobu pozyskiwania tych zabytków, jak i z drugiej strony właśnie zestawianiem zabytków, które są fałszerstwami, bez odpowiedniego komentarza, co wprowadza w błąd przeciętnego zwiedzającego. Więc z tego względu z takim komentarzem bym nie namawiał może do zbyt często do jej oglądania. Zostawiamy naszym słuchaczom decyzję. Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystawa Ukraina Światu Skarbu Ukrainy z kolekcji Platar. Profesor Magdalena Mączyńska i profesor Aleksander Bursze podkreślają różne etyczne kwestie związane z tą wystawą. Pani dyrektor Barbara Igielska z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie mówi, że wsparcie znaczących osobistości, instytucji, części środowiska naukowego, rozumiem, że chodzi o czas, kiedy ta wystawa była eksponowana w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2008 roku, daje pełną legitymację czy legitymizację dla sprowadzenia bezcennych zbiorów Fundacji Platar do Szczecina. Także mamy dwa różne, odrębne jednak i odległe od siebie stanowiska, a słuchaczom pozostawiam decyzję. Profesor Magdalena Mączyńska, archeolog ze studia w Krakowie, była Państwa i moim gościem, ze studia w Warszawie, profesor Aleksander Bursza, Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu Okres Wędrówek Ludów w Dorzeczu, Odry i Wisły. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut, po informacjach Mikołaj Lizut i jego program. Południe. Informacje Tok FM. Anna Draganek i Michał Poklękowski. Wybuch metanu w kopalni w Katowicach. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Na niespełna 4 godziny przed przylotem papieża Franciszka służby w Krakowie zamykają kolejne ulice. Jest nadzieja dla spragnionych morskich kąpieli w Trójmieście. Sinice w rejonie Zatoki Gdańskiej ustępują. Pomogła zmiana pogody. W kopalni Murcki w Katowicach doszło do wybuchu metanu. Trwa akcja ratownicza. Na miejscu są już wszystkie służby. Rzecznik katowickiej straży pożarnej Andrzej Płuciniczak w rozmowie z Tok FM poinformował, że na razie nie ma informacji o ofiarach, ale istnieje ryzyko, że jeden z górników został na dole. My do tego tematu będziemy wracać w informacjach Tok FM. Komisja Europejska prawdopodobnie dziś wyda rekomendacje dla Polski związane z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym otwarty zostanie drugi etap procedury kontroli praworządności. Komisarze zażądają zaprzysiężenia trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i publikacji wyroków Trybunału. Jak odpowiada PiS? To już pytanie do reporterki Tok FM Karoliny Lewickiej, która jest w Sejmie. Karolino? PiS, wnioskując z rozmowy, którą przeprowadziłam z Ryszardem Czarneckim, europosłem tej partii, wiceszefem Parlamentu Europejskiego, nie będzie odnosił się do zarzutów i zaleceń Komisji Europejskiej, tylko będzie atakował. Oto próbka takiej narracji. Mam taką prywatną propozycję wobec Komisji Europejskiej. Może też w ramach takiej autokontroli ustawić alkomaty przed budynkiem Komisji Europejskiej. Może się przydadzą. Sugeruje pan, że członkowie Komisji Europejskiej piją w pracy? Jest publiczną tajemnicą to, że niektórzy liderów Unii mają z tym problemy, więc może nie się zajmą sami sobą. A taki arogancki komentarz to nam pomaga, czy raczej szkodzi? Bo pan jest, jeżeli dobrze pamiętam, wiceszefem Parlamentu Europejskiego. Ma pani dobrą pamięć, to jest arogancki komentarz. Wczoraj spotkałem się z bardzo danym politykiem europejskim, który od tego zaczął rozmawiać, że brak autorytetu Unii Europejskiej obecnie wynika także z problemów ze zdrowiem niektórych liderów Unii Europejskiej. Ryszard Czarnecki, jak Państwo słyszeli, wprost sugeruje, że komisarze mają problem z alkoholem. O tę niewiele mającą wspólnego z dyplomacją wypowiedź pytam posła PO Marcina Kierwińskiego. To jest kwintesencja polityki zagranicznej, którą prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak obrazić wszystkich polskich partnerów? Teraz czas na Komisję Europejską. Rekomendacje dla Polski mamy poznać dziś po południu. Rząd będzie miał 3 miesiące na ich wdrożenie. Tyle z Sejmu. Karolina Lewicka, dziękujemy.
Służby w Krakowie zabezpieczają już trasę przejazdu papieża Franciszka, który dziś około 16 wyląduje na Balicach. Na miejscu jest reporterka TOK FM Paulina Nawrocka. Paulino, gdzie kierowcy powinni spodziewać się największych utrudnień? Właśnie teraz, na 4 godziny przed przejazdem papieskiej kolumny, zamykana jest jedna z tras dojazdowych z lotniska. Obwodnica Bielan i ulica Mirowska, Księcia Józefa, Kościuszki i Zwierzyniecka. To tędy papież Franciszek będzie jechał z lotniska. Ostatni odcinek trasy od kościoła Norbertanek na Salwatorze ulicą Kościuszki i dalej do Wawelu przejedzie w papamobile. Na trasie będą go witać krakowianie i pielgrzymi. W innej części miasta, w okolicy Łagiewnik, trwa pielgrzymka miłosierdzia, czyli uroczyste przejście pielgrzymów między sanktuarium Jana Pawła II a sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dlatego w każdej chwili ulica Zakopiańska może zostać czasowo zamknięta. W mieście obowiązują też już dwie strefy ograniczonego ruchu. Mieszkańcy Krakowa i osoby pracujące w mieście mogą jeździć samochodami, ale muszą mieć specjalny identyfikator. Tyle z Krakowa, Paulina Nawrocka. Przypomnijmy, że na Wawelu papież Franciszek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i polskimi władzami państwowymi, a także kościelnymi. A być może jeszcze dziś pojawi się także w słynnym oknie papieskim, z którego wielokrotnie dialog z wiernymi prowadził Jan Paweł II. To był unijny komisarz i były francuski minister Michel Barnier. Pokieruje z ramienia Komisji Europejskiej negocjacjami w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dziś głównego negocjatora nominował szef komisji Jean-Claude Juncker. Barnier stanie na czele grupy zadaniowej, która przygotuje i poprowadzi negocjacje z Londynem w sprawie warunków wystąpienia ze wspólnoty. Ma podlegać bezpośrednio Junckerowi i będzie wspierany przez ekspertów komisji oraz dyrektorów generalnych zajmujących się dziedzinami, których dotyczyć będą negocjacje z Wielką Brytanią. Nową funkcję Barnier obejmie od października. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich dobre wiadomości dla wypoczywających w Trójmieście. Sinice ustępują. Zakaz kąpieli w Zatoce Gdańskiej obowiązywał od kilku dni. Najświeższe wiadomości od sanepidu, który bada przydatność wody, ma reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Po kilku suchych dniach w Sopocie i na Półwyspie Helskim już nie kąpieli. Nie, ja mówię, że mówmy się na jutro. Czysta, na zmianę czeka Gdańsk, mówi Tomasz Augustyniak z sanepidu. Myślę, że najbliższe godziny przyniosą diametralną zmianę sytuacji, a jutrzejszy dzień już z racji prognoz pogodowych wyeliminuje to zjawisko. Amatorzy kąpieli nie mogą jednak wpadać w euforię, bo realia dotyczące sinic mają słodko-gorzki smak. Sinice potrafią wracać kilkakrotnie u nas w sezonie i myślę, że ten czas wakacyjny niestety niesie ze sobą ryzyko, że powrócą. Póki co wkładamy kąpielówki, bo woda jest bardzo ciepła. Na otwartym już teraz kąpielisku Gdańsk Sobieszewo ma 24 stopnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM. A na koniec tego wydania... No dobra, i potem będziemy z nami wyśliczyć, bo jak domu jadę, to już nie. Rok, zdaniem ekspertów ze Światowej Organizacji Meteorologicznej, jesteśmy na najlepszej drodze do tego, by uznać go za najgorętszy rok w historii Ziemi. Naukowcy ostrzegają, że gwałtowne ocieplenie klimatu doprowadzi m.in. do szybkiego topnienia lodowców i licznych powodzi. W niektórych częściach świata na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci może też dojść do przewlekłych suszy i w konsekwencji klęski głodu. Ten wzrost temperatury, zdaniem ekspertów cytowanych przez Reutersa, to głównie efekt El Niño. Kolejne informacje TOK FM o 12.20. Pogoda. A dziś w Polsce znów bardzo ciepło i burzowo. Nawałnice, lokalnie także z gradem, prognozowane są dla południa kraju. Wszędzie możliwe są przejaśnienia. Najładniej i bez deszczu będzie na wybrzeżu. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni w Trójmieście i Zakopanem, przez 28 w Białymstoku i Wrocławiu, 29 w Katowicach, 30 w Krakowie i Lublinie, do 32 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 6 minut po godzinie 12, kłania się Państwu Mikołaj Lizut, a ze mną w studium Adam Szostkiewicz, publicysta tygodnika Polityka. Dzień witam dobry. Serdecznie. I profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gierźwiora w Pułtusku. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszej Polityce przeczytałem wywiad z Haliną Bortnowską, która mówi o lęku hierarchii przed dzisiejszą wizytą papieża Franciszka. Przypomnijmy, że dzisiaj o 16 Franciszek wyląduje w Krakowie. Czego hierarchowie się boją? Czy w ogóle zgadzacie się panowie z tym zdaniem? No, ponieważ wywiad był w Polityce, to może ja prawem kadłuka, że tak powiem, powiem dwa słowa, że oczywiście jest tak, że różni hierarchowie różnych rzeczy się obawiają, bo jednak pamiętajmy, że na przykład kardynał Nycz ostatnio wyraźnie powiedział w takim duchu franciszkowym, żeby jednak wziąć pod uwagę to jego przesłanie także w tych trudnych dla wielu Polaków sprawach, jak ten kryzys uchodźczy. Radio Koncita. I oczywiście, że obawiają się tego, że w jakimś sensie
skrótem publicystycznym mówiąc, no zostaną wzięci na dywanik i to publicznie, co w kraju, w którym na co dzień gospodarzą, zarządzają kościołem jako instytucją, wychowują masy katolickie, no to jest jednak duży dyskomfort, prawda, zostać wziętym na dywanik w tym sensie, że Franciszek, jak się tacy jak ja, przynajmniej obserwatorzy spodziewają, jednak no, podtrzyma tu swoje zasadnicze nauczanie. To jest centralny temat jego pontyfikatu, jeśli chodzi o sprawy europejskie, kryzys migracyjny, uchodźczy, co z tym zrobić i tak dalej. Franciszek oczywiście nie jest politykiem, ma prawo oceniać moralnie, nie ma obowiązku formułować dyrektyw konkretnych politycznych, to jest sprawa polityków, tak to widzę, więc bardzo jest pewnie różny stan tego lęku w episkopacie, ale ostatnie zdanie, to może, że jednak też dla porządku trzeba dodać, że wszystko jedno, jakie były motywy, liczy się dokument, liczy się wypowiedź publiczna, że jednak w ostatnim czasie biskupi polscy, rzymskokatoliccy, no jednak zmienili swoje nastawienie niejasne i przemówili jednym głosem z Franciszkiem. Jeśli chodzi o sprawę uchodźców, to jest bardzo ważna według mnie sprawa. Natomiast do nich później dołączyli się jeszcze przedstawiciele innych konfesji chrześcijańskich, więc w tym sensie coś drgnęło na lepsze. To, że takie zdanie zostało sformułowane, publicznie powiedziane, które jest w jawnej opozycji do polityki obecnego rządu w sprawach migracyjnych. A może jest tak, że hierarchia i duchowieństwo w Polsce boją się papieża, ponieważ jak napisał profesor Tadeusz Bartoś w swoim tekście w Gazecie Wyborczej, to jest grupa skrajnie zdemoralizowana. No właśnie, określenie pejoratywne, nie wiem, czy doprecyzować, żeby nie było zwykłym atakiem, o co mi chodziło, o pewien fragment funkcjonowania, zwłaszcza finansowego, takiego układowo-kolarzyńskiego, to nieuporządkowanie struktury finansów, później procesu edukacji i wielu innych rzeczy w Kościele katolickim powoduje, że ta grupa się demoralizuje, ponieważ jest liczna, ma wpływ, taka jest moja teza, na społeczeństwo. No a dziś oni cały czas tak podchodzą tego sytuację. Jeśli może taki bieżący cały czas tak pod tego papieża, proszę pana, tego papieża. Polski wywiad, który właściwie Kościół nie jest niczym politycznie. I takie bardzo poprawne formuły deklaruje oficjalnie, że Kościół nie ma się angażować po żadnej stronie politycznej, że trzeba przyjmować uchodźców. Arcybiskup Tepo. Tymczasem praktyka jest przecież taka, że mamy bardzo silne, wszechstronne zaangażowanie Kościoła katolickiego po jednej stronie politycznego sporu i brak reakcji hierarchów. Ten sam biskup wielokrotnie się angażował po jednej stronie politycznego sporu, więc jest rzeczywiście jakiś symptom przestraszenia. A co to jest? To jest refleksja? Czy to jest strach właśnie? To znaczy, czy może to jest... Każdy ma w końcu prawo do zmiany poglądów? Jeśli można być złośliwym, może nie wypada mi być złośliwym, no ale złośliwość jest taka, że porównujemy to do zabiegów sprzed szczytu NATO, kiedy też gwałtownie chciano pokazać przez pewne zabiegi niby parlamentarne, tak naprawdę marketingowe, że oto my tutaj pracujemy z troską. I te Żydki tak podkopują, że jednak tu jest bardzo wielkie zło, niemoralność u księży i dlaczego jak papież Franciszek przyjedzie, to zobaczy, to będzie źle. Jesteśmy oczywiście przeciwko angażowania się. No to jest po prostu tak idiotyczne. No po prostu mamy najbardziej zaangażowany politycznie Kościół katolicki w Europie na pewno, no to znaczy, nie znam tych małych krajów jak Węgry i tak dalej, więc nie ma co przesadzać, ale naprawdę bardzo zaangażowany politycznie Kościół i później słyszymy biskupa, jednego z najbardziej zaangażowanych takich fajterów politycznego zwolennictwa jednej opcji politycznej, który mówi, że Kościół oczywiście musi być bezstronny politycznie, bo Kościół jest dla wszystkich, czyli powtarza formuły, które Kościół katolicki obowiązują. No to cóż możemy zrobić? No. Adam Szeskiewicz mówił, że Kościół katolicki, hierarchia w Polsce może obawiać się reprymendy ze strony papieża. Ja sobie przypominam jeden taki precedens w zasadzie, że Kościół lokalny dostał reprymendę i to były wizyty Jana Pawła II w Ameryce Łacińskiej, gdy, no, można powiedzieć, likwidował teologię wyzwolenia.
Czy to jest waszym zdaniem taka sytuacja rebur? No ale właśnie rebur by była, bo to jest w odbiorze polskiej prawicy kościelnej i politycznej, to jest przecież papież lewak, Franciszek. I on, po prostu, oczywiście. A może po prostu publicyści, tacy jak Sławomir Sierakowski, zapisali go do lewicy, wbrew jego woli. To jest osobny temat, moim zdaniem trochę tak, dlatego że można powiedzieć ostrożnie, tam są elementy typowe dla lewicowego poglądu na świat, ale to nie jest światopogląd lewicowy, to co reprezentuje Franciszek, to tylko w złośliwej manipulacji można go tak przedstawiać, powołując się na przykład na świetną ekologiczną encyklikę i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to, bo to szczegółowy bardziej temat. Mnie się wydaje, że to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których pani Bortnowska mówi o tym lęku, który się jednak czai tam w biskupach naszych przed spotkaniem z Franciszkiem, bo to jest jawna obłuda, to znaczy mówienie o tym, że dzisiaj akurat tuż przed wizytą papieża, że Kościół w Polsce jest niepolityczny, kiedy wszyscy wiemy, że PiS by nie wygrał wyborów, gdyby nie poparcie kościelne, no to rzeczywiście woła o pomstę do nieba z punktu widzenia człowieka wierzącego, z punktu widzenia po prostu katolika, który chce być w zgodzie przede wszystkim z tym przesłaniem ewangelicznym, który każe powiedzieć tak, tak, nie, nie. No więc mnie się wydaje, że to może być też powód do tego ukrytego napięcia czy lęku. No, ale ja nie słyszałem, szczerze mówiąc, żeby papież Franciszek jakoś gdziekolwiek protestował przed związkami Kościoła z Trojgą. Nie, no przeciwnie, no jest wiele wypowiedzi takich, choćby na tej pamiętnej sesji, że tak powiem, terapeutyczno-etycznej, urządzonej kuli rzymskiej przez Franciszka, w której on wylistował, jak to się modnie mówi teraz, 15 chorób toczących centralną biurokrację watykańską. No, on nic z tym nie zrobił. To jest inny temat, bo to teraz mamy oceniać pontyfikat. Chyba nie. Ja bym powiedział, że jest wiele wypowiedzi zupełnie jasnych od czasu soboru i to jest soborowa tradycja, nowa, w jakimś sensie rewolucyjna w Kościele, że koniec z sojuszem ołtarza z tronem i przywołany przez redaktora papież w Nikaragui, papież Jan Paweł II oczywiście przecież upominał między innymi jednego z członków ówczesnego sandynistycznego lewicowego rządu, księdza, jezuitę, że jest członkiem w tym rzędzie, że po prostu nie łączy się od soboru funkcji politycznych z funkcjami kościelnymi. Ale jednocześnie też staje mi przed oczami Augusto Pinocheta z balkonu. No, wstrząsające zdjęcia. I warto tutaj zaznaczyć, jak krwawy był reżim Augusto Pinocheta. Z tą tylko różnicą, że był to reżim prawicowy i Augusto Pinochet chodził do kościoła. No ale lewicowy dużo zrobił. Pinochet po zamachu stanu, ale jednak był przejmowany wielokrotnie przez Jana Pawła II, tego samego papieża, który zresztą publicznie dał do zrozumienia, że uważa Jaruzelskiego za patriotę. Ale zostawmy Jana Pawła II. Przejdźmy do papieża Franciszka. Czego się spodziewacie po tej wizycie? To znaczy, czy... No już wszystkie oczekiwania zostały wypowiedziane, więc żeby się nie powtarzać, to nie wiem co powiedzieć. Od serca? Mowa serca. A potem ewentualnie od umysłu. Mowa serca, jak to, się to, do was taki. No papież Franciszek jest kultura pojechała do Wrocławia stąd. Ludzie ze spontanicznym gestem mają taką cechę, że trudno są do przyjęcia. Więc za ryzyka podjeżdżają biskupów, cały kościół katolicki, że jest polski zły. Co by było, gdyby się dowiedział o tym biskup Franciszek, czyli papież. Tekst to ksiądz Wojnowski ładnie to streszczał w ostatnim. I tak w kółko. Ja bym te stacje zlikwidowała po prostu w tym sensie, jeżeli zauważyłabym zagrożenie, a jest. Jest zagrożenie. To jest właśnie taka anglosko-dialektyka
oddziaływania, więc konflikty muszą być, muszą być sprzeczności, z tego ma się wyłonić jakaś większa, głębsza. Wrócimy do naszej rozmowy. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Adam Szostkiewicz z tygodnika Polityka i profesor.